Angelika Bednarska, dzień dobry. Jak przewidują synoptycy, druga połowa listopada będzie znacznie chłodniejsza niż początek tego miesiąca. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy zaledwie kilka stopni powyżej zera, a nocami przyjdzie mróz. Tak więc to odpowiedni moment, aby z szafy wyjąć ciepłą kurtkę i czapkę. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Tej nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie dość duże i całkowite. Pogodnie jedynie na południu. Tutaj zdecydowanie mniej chmur. Nad ranem w górach lokalne mgły, a na Warmii, Mazurach oraz na Podlasiu przelotne opady deszczu. Na termometrach 3 stopnie w Gdańsku, przez minus 2 w centrum i do minus 4 stopni w regionach południowych. Tak więc to będzie chłodna noc. Przed południem jeszcze pochmurno. Na północy oraz na wschodzie przelotne opady deszczu. W godzinach popołudniowych nadal przewaga chmur z rozpogodzeniami w regionach południowych. Na północy oraz środkowych regionach przydadzą się parasole, a na Lubelszczyźnie oraz w górach przelotnie popruszy śnieg. Na termometrach 8 stopni w Gdańsku, przez 3 w centrum i do tylko 2 stopni w regionach południowych. Słaby wiatr powieje z północy. Wieczór w naszym regionie zapowiada się dość pochmurny. W pierwszej i w drugiej części nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, ale bez opadów. Na termometrach od 0 do minus 1 stopnia. W nocy słaby wiatr powieje do nas z północy. Przed południem pochmurno wraz z opadami deszczu w regionach północnych. Po południu bez większych zmian i jutro przydadzą się parasole, ponieważ w całym regionie przelotne opady deszczu. Na termometrach od 4 do 6 stopni Celsjusza. W ciągu dnia słaby wiatr powieje z północnego wschodu. Nastąpi spadek ciśnienia. Na barometrach w południe 1020 hektopaskali. Początek tygodnia zapowiada się dość pochmurny. W nocy przeważnie 2 stopnie, a w ciągu dnia do 5. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy minus 1, a w ciągu dnia do 3 stopni Celsjusza. W środę w nocy od 0 do minus 1 stopnia, a w ciągu dnia 1 stopień powyżej 0. Teraz to już wszystko. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.